W tym odcinku zgłębimy temat pracy kucharza. Omówimy sobie ten zawód od kuchni i dowiemy się, ile zarabiają kucharze. Zanim jednak zaczniemy, to koniecznie zasubskrybuj mój kanał. Pamiętaj także, aby kliknąć dzwoneczek i zostawić polubienie pod filmem. Nie zapomnij także napisać jakiegoś komentarza, a teraz przejdźmy już do tematu przewodniego tego nagrania. Na samym początku odpowiedzmy sobie na pytanie, ile zarabiają kucharze. Przeciętne wynagrodzenie kucharzy wynosi około 2916,77 zł brutto. Mężczyźni w tym zawodzie zarabiają przeciętnie około 3109,85 zł brutto. Kobiety mogą liczyć na nieco niższą stawkę, która wynosi około 2836,14 zł brutto. Oczywiście warto wspomnieć o tym, że w lepszych restauracjach liczyć można na o wiele większe wynagrodzenia. W internecie z łatwością znajdziecie ogłoszenia pracy dla kucharzy, których oferowane są stawki rzędu nawet 8000 zł brutto miesięcznie. To pokazuje, że uzyskanie lepszej wypłaty w tym zawodzie jest jak najbardziej realne. Natomiast trzeba liczyć się z tym, że uzyskanie takiej posady może być dość trudne i może zależeć od różnych czynników, takich jak na przykład doświadczenie czy staż pracy. Pamiętaj także, że oprócz pracy w restauracji, kucharz może pracować również na statku. Zarobki oferowane na morzu dla takiego pracownika będą zapewne o wiele bardziej atrakcyjne niż zarobki oferowane na lądzie. Zdarza się bowiem, że kucharz na statku może zarobić nawet 20 000 zł brutto miesięcznie. Jak widzisz, możliwości tutaj są naprawdę spore. Skoro znamy już zarobki, to odpowiedzmy sobie jeszcze na pytanie, jak zostać kucharzem. Aby móc prawidłowo wykonywać ten zawód, należy ukończyć szkołę zawodową lub technikum. Oprócz tego możliwe jest także ukończenie specjalnego kursu, który przygotowuje do pełnienia tej profesji. Jeżeli zatem chciałbyś się przebranżowić, no to jak najbardziej tego typu opcja jest możliwa, natomiast może ci ona zająć dość sporo czasu. Jeżeli dopiero zaczynasz swoją przygodę z gotowaniem, to najlepiej zacznij od przygotowywania dość prostych potraw. Nie staraj się od razu robić jakichś wyszukanych dań, ponieważ to może sprawić, że ci nie wyjdą i szybko się zniechęcisz. Oczywiście zanim podejmiesz decyzję o przebranżowieniu, to sprawdź, czy ten zawód w ogóle jest dla ciebie. Nie ma bowiem pracy, która nie wiązałaby się z jakimiś wadami. W przypadku pracy kucharza warto wskazać, że jest to praca stojąca, która może wymagać dość dobrego zdrowia i kondycji. Wśród wad warto wymienić także stres i liczbę godzin pracujących, która może sięgać nawet 12 godzin dziennie. No i tak mniej więcej prezentuje się ten zawód. Jeżeli podobał ci się ten film, to koniecznie udostępnij go znajomym. Pamiętaj także, że w opisie tego filmu znajdziesz różne ciekawe linki i źródła, z którymi polecam ci się zapoznać. A tymczasem trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnych nagraniach.